Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na Kongresie Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Sejmie. Jest sobota 9 grudnia. Ze mną pan Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej SA. Poczta Polska to dosyć duża instytucja. Państwo są tutaj obecni na kongresie. Co państwa tutaj dzisiaj sprowadza do Sejmu? Dzień dobry, dziękuję za możliwość wypowiedzenia się u państwa. Poczta Polska w tym roku obchodzi 459 lat. Zawsze poczta była związana z ważnymi wydarzeniami dla Polski, ale zawsze jest związana nie tylko z ważnymi historycznymi, ale i religijnymi wydarzeniami. Powiedzmy w ten sposób, nie tylko poprzez znaczki uczestniczymy w ważnych wydarzeniach religijnych, chrześcijańskich, czy też innych religii, ale ze względu na to, że my mamy w swojej misji właśnie wsparcie człowieka. A powiedzmy w ten sposób. Pierwszy raz w historii Poczty Polskiej nasza strategia odwołuje się do pracownika. W naszej strategii pracownik jest na równi z klientem. W naszej strategii jest tak, że my chcemy dzielić się środkami, jeżeli jakieś dodatkowe pozyskamy, właśnie z pracownikiem. Odwracamy całą sytuację i dzięki temu jesteśmy zauważani przez na przykład Światowy Związek Pocztowy, kiedy to z 70 pozycji na 80 krajów, czyli 80 narodowych operatorów pocztowych, wskoczyliśmy na 7 pozycję. Jesteśmy liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. A dlaczego tak się zmienia? Nie tylko to, że pracownicy inaczej w tym momencie podchodzą, bo powiedzmy w ciągu 2 lat mieliśmy praktycznie 5 podwyżek w Poczcie Polskiej. Ostatnio teraz w grudniu z wyrównaniem od października. Tego wcześniej nie było. Proszę sobie wyobrazić, że do 2015 roku nie było przez 8 lat żadnych podwyżek. Było coraz mniej pracowników. W tej chwili zwiększamy zatrudnienie, zwiększamy wynagrodzenie, także jest to dla nas ważne, bo współpracownicy muszą wiedzieć, że w poczcie jest lepiej. Dzięki temu, tutaj nie było jeszcze to powiedziane, jest problem z pracownikami, czy to wielka firma, czy to mała. Poczta Polska jest największą firmą, bo największą liczbę pracowników zatrudnia. Najwięcej osób pracuje. Jest to około 80 tysięcy pracowników. Także na tę część Europy jesteśmy największym operatorem. Co zrobiliśmy, że nas zauważono? Że przyjeżdża do nas minister odpowiedzialny za pocztę, na przykład z Izraela. Chce się dowiedzieć, w jaki sposób my zwiększyliśmy od kilkunastu lat przychody, kiedy w obszarze pocztowym przychody rok do roku spadają 50 milionów, 250 milionów i tak u nas było, a w tej chwili po 10 miesiącach mamy rzędu 500 milionów więcej przychodów niż w poprzednim roku. Nie mówię o zysku, ja mówię o przychodach. Koszty mamy większe, bo mamy większą liczbę pracowników. W ogóle jeżeli popatrzymy 2 lata 2016-2017, to wzrost środków, które są właśnie środków finansowych na cele właśnie pracownicze, to jest rzędu około 500 milionów złotych. Czyli jednym słowem postawienie pracownika jako człowieka w centrum wartości firmy nie powoduje, jak pewnie obawiałoby się wielu przedsiębiorców, nie powoduje jakiejś utraty pozycji biznesowej firmy, tylko wręcz odwrotnie z tego, co pan powiedział. I to jest niesamowity przykład, niesamowity wzór. Chciałam jeszcze zapytać, co by pan chciał powiedzieć przedsiębiorcom innym od siebie, którzy mogą nas oglądać i słuchać? Powiedzmy tak, jesteśmy na bardzo ważnym kongresie. Poczta Polska, tak jak powiedziałem, uczestniczymy w ważnych wydarzeniach. W ubiegłym roku byliśmy obecni przy obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski, ale byliśmy jako ten partner strategiczny Światowych Dni Młodzieży. A proszę sobie wyobrazić, że wczoraj wróciłem z Rzymu, gdzie współuczestniczyliśmy w tym, żeby na placu Świętego Piotra
była polska choinka, także my też jako Poczta Polska uczestniczymy w takich wydarzeniach. Także jesteśmy w tych miejscach, kiedy o Polsce albo dla Polaków coś jest ważnego i o Polsce się mówi i o Polska chce być w danych wydarzeniach uczestniczyć. Czyli jednym słowem z Polski zaczyna już wychodzić ta iskra, o której była mowa, na przykład w dzienniczku siostry Faustyny. Tak, powiedzmy w ten sposób, że no, prywatnie mogę powiedzieć, ja jestem osobą wierzącą. Oczywiście dla mnie to jest ważne, bo audiencja u Ojca Świętego to są dla nas bardzo ważne rzeczy. Większość Polaków jest wyznania rzymskokatolickiego i dlatego też to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest uczciwość między przedsiębiorcą, współpracownikiem, kontrahentem, czy każdą firmą, która współpracuje, partnerem, jakimkolwiek by to był. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Wtedy wiadomo, że jeżeli raz ktokolwiek kogo oszuka, no to wtedy już nie ma tego. Ale jeżeli jesteśmy zaufamy, jest zupełnie inaczej. Wtedy idzie zupełnie inaczej, biznes się rozkręca. Proszę sobie wyobrazić, że po 15 latach Poczta Polska ma dodatnią dynamikę przychodów. To jest niespotykane. Czyli wyniki mówią same za siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za świadectwo.